Dobry wieczór, słuchacze. Krystian przy mikrofonie z podcastu Bezimienny. Słuchajcie, dzisiaj będziemy otwierać Loot Crate'a. Jak widzicie, Loot Crate DX. No właśnie, co to w ogóle jest Loot Crate? Loot Crate. Wyobraźcie sobie sytuację, w której możecie sobie kupować jakieś rzeczy związane z waszymi ulubionymi, nie wiem, komiksami, filmami, serialami czy grami chociażby. I właśnie w tym Loot Crate'cie ja coś takiego sobie kupiłem. Chcę wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Czy sami może się tym zainteresujecie, czy opłaca się w ogóle coś takiego kupować. I firma Loot Crate robi te zabawki, te wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie jako ekskluzywy, więc nigdzie indziej ich nie dostaniecie, więc to też jest jakiś plus tego wszystkiego. Poza tym, no, jest to głównie związane właśnie z grami, filmami, serialami, komiksami też. Więc ja sobie wybrałem właśnie takiego Loot Crate DX. I słuchajcie, jest tego dużo rodzajów. Właśnie chcę wam pokazać, co jest w środku. I chcę, żebyście, nie wiem, stwierdzili, czy to fajne jest, czy nie fajne. Możecie coś napisać w komentarzach. I ja ewentualnie za miesiąc będę otwierał kolejną, jak będziecie zainteresowani. Więc, słuchajcie, w tym miesiącu w ogóle był Black Friday, bo to grudzień, był Black Friday i w sumie taka paczka kosztuje 61 funtów z wysyłką ze Stanów, więc no jest to trochę pieniędzy, no nie oszukujmy się, to jest 300 zł, ale był minus 25% na Black Friday, więc ja zapłaciłem za to dużo, dużo mniej, bo zapłaciłem minus 25%, więc zapłaciłem, ona mnie wyniosła około 45 funtów, więc 15 funtów, tam 16 funtów do przodu. I chciałem powiedzieć, że wziąłem sobie to na 3 miesiące, więc zobaczymy, co będzie w kolejnych miesiącach. Ten miesiąc w Loot Crate nazywa się Revolution, więc są rzeczy związane z Revolution. I jeszcze chciałem, zanim ją będę otwierał, chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego ją wziąłem. Loot Crate to jest normalna paczka, w której są randomowe rzeczy związane właśnie z różnych tego typu rzeczy. Możecie sobie kupić tylko i wyłącznie związaną z grami, możecie sobie kupić tylko i wyłącznie związaną z anime, jak chcecie. To jest taki random, więc tu będzie wszystkiego po trochu. To jest DX, droższa wersja, w sumie najdroższa wersja, jaką mają. Wziąłem ją sobie ze względu na to, że w każdym Loot Crate'cie macie t-shirta. I nawet dziewczyna mi to powiedziała: Krystian, po co ci tyle t-shirtów? No bo mam ich od groma i tak mam z gier i tak dalej, więc po co ci jeszcze więcej tego? No ja w sumie pomyślałem, no w sumie to nie jest głupie. Więc wziąłem sobie tego Loot Crate DX i wiem, że tu na ogół nie powinno być koszulki. A czy nie ma koszulki? Zaraz zobaczycie. Więc w tym miesiącu jest miesiąc Revolution i w miesiącu Revolution wiem, że dostanę coś z Mr. Robot. To jest serial, później będę wam opowiadał, z Assassin's Creed, nowego filmu, który wychodzi do kin w sumie już, znaczy premiera miała być 21 w Stanach, chyba w Europie przesunęli na początek stycznia, ale już opinie są dosyć słabe tego filmu. Luke Cage z Marvela, postać komiksowa, oraz ostatnią rzeczą miało być Gears of War 4, więc z gry na Xboxa. Więc słuchajcie, no dobra, no to idziemy. Tak wygląda Loot Crate. On jest tutaj, widzicie, że był otwarty, bo go niestety otworzyłem już. Ale wszystko jest ładnie zapakowane, więc teraz zobaczycie, co jest w środku. Jodel mi to przysłał, więc Loot Crate. I żeby wam zrobić trochę tutaj takiej tajemnicy, ja sobie ją otworzę u siebie. I będę wam wszystko wyciągał. Więc wyciągnę sobie najpierw z paczki pierwszą rzecz. To jest taki pin. Pin, czyli bierzemy do sobie tutaj, przyczepiamy, nie wiem, do plecaka, czy jakiejś torby, czy nie wiem, może do spodni nawet. Słuchajcie, no z Mr. Robot, jak wiemy, Revolution, więc Mr. Robot. To są te maski, które oni zakładają na siebie z Mr. Robota, więc jest to dosyć fajne. No taki pinik może być, spoko, niech sobie leży. Jest w porządku. Kolejną rzeczą, którą wyjmę, jest Cage. Cage, czyli z Luka Cage'a, tu macie taką jakby... To jest do spodni, z tego co widzę. Tak, na pewno to jest do spodni. Tak, przypinka do spodni.
więc dokładnie klamra. Klamra do spodni, więc coś takiego. No ja jakimś wielkim fanem Cage'a nie jestem, w sumie jeszcze nie zacząłem oglądać go. Wiem, że to jest jeden z serialów Netflixa, który wiem, że jest trochę gorszy niż Jessica Jones i Daredevil, ale zobaczymy. Może nie będzie to takie złe, jak się wydaje. No to mamy przypinkę do klamry do spodni. Kolejną rzeczą, którą wyjmę, to będzie coś takiego. To jest czapka. Czapka z Mr. Robota. O, spadło nam w środku ten. Czapka, słuchajcie, czapka jest z Mr. Robota. Mr. Robot dokładnie miał ją cały czas na sobie. W sumie wydaje się, że jest identyczna. Taką jak on miał. Jak widzicie, metka Loot Crate. Tak, Loot Crate, Loot Crate. Wszystko jest ekskluzywne. Jeszcze jest napisane ekskluzyw. No co, no czapka całkiem dobrze wykonana. Fajnie. Mamy rzepy. Więc ciekawa sprawa. Kolejną rzeczą może wyciągnę. Będzie coś takiego. To są kieliszki z Assassina. Kieliszki z Assassina. Już nie, a, niepotrzebnie zaspoilerowałem wam. No cóż, no to już wiecie, że to są kieliszki, więc wyjmę. Są ładnie zapakowane. Jeden jest właśnie czarny. Drugi jest czerwony. No i możemy pić wódkę. Albo coś innego. Więc tak wyglądają nasze kieliszki z Assassina. Zobaczmy, jak tak fajnie położę. Więc to jest w naszej paczce. A słuchajcie, zostały mi dwie rzeczy. Więc w sumie zostało mi trochę więcej, ale w sumie dwie. To wyciągnę coś takiego. Słuchajcie, to jest figurka, jak widzicie, z Gears of War 4. J.D. Phoenix. J.D. Phoenix, czyli z tego co pamiętam, to był jeden z głównych bohaterów, jak nie główny bohater. Więc jest ładna bardzo figurka. Może ją otworzę nawet. Aj, jest przyklejona na poster, ale jest napisane, żeby ją sobie tutaj pokolorować. Więc może będziemy kiedyś ją kolorować. Ja na pewno tego nie będę kolorował, bo ja się na tym nie znam. Nawet nie chcę się na... Aj, dobra, czekajcie, wiesz co, może ją odboło. Odpalę, bo jest łatwiej. No nie idzie mi to. Nie idzie mi to, ale nie przygotowałem się. Następnym razem ogarnę sobie jakieś nożyczki. Dobra, już idzie. Coś idzie, jak ona wygląda. Dobra, odboło ją weźmiemy. Jest napisane, żeby ją sobie pokolorować. Felix, ale żeś się utrzymał. No, fajna. Tu mamy jakiś stojak. Tu mamy broń. Ta piła, tu mamy drugą broń, więc możemy sobie to fajnie. A tu jest jakiś jeepak. A co jest w tym jeepaku? Chyba jak to ma wyglądać. O, proszę, dostałem kod na Xboxa 360. Nie, na Xboxa Live'a kod do Gearpacku. Więc jeżeli macie Gears of War, dostajecie jeszcze specjalny kod, włącznie z figurką. Więc to nie jest całkiem głupie. A, więc fajnie. Więc tu mamy figurkę i tu mamy to. I słuchajcie, na zakończenie coś takiego fajnego. Słuchajcie, to jest... No właśnie, co to jest? Orientujecie się już, co to jest? No już wyciągam. No słuchajcie, dokładnie, pewnie się wszyscy domyślają, to jest słuchajcie szalik z Assassin's Creed, dokładnie to jest Vertigo, Made in China, jak wszystko zresztą, symbol Vertigo. Słuchajcie, szalik jest dosyć gruby, nawet bym powiedział, że fajny, na nartek znalazł, oczywiście zobaczcie, Ubisoft, wszystko ładnie się świeci, Assassin's Creed, więc mamy szaliczek. Dokładnie, no i jeszcze poza tym wszystkim dostajemy jeszcze coś takiego dokładnie jak na przykład, wiecie, bo ta paczka nie jest jakoś super doklejona i powiem wam, że jak przyszedłem, to jak dostałem, to mogłem sobie normalnie sprawdzić tutaj już co jest, więc jeżeli by było jakieś ale, to zawsze mogę sobie odpalić coś takiego i tu jest dokładnie co powinienem dostać, tak? Więc jest figurka, właśnie jest ten pin. Jest szalik, są kieliszki, czapka i ta kamera. Więc to jest coś takiego, miesiąc nazywa się Revolution, więc wszystko wydaje się w porządku. Dobra, więc słuchajcie, no to tyle w sumie. Loot Crate Revolution. Słuchajcie, więc to za to wszystko dałem 45 funtów, czyli dajmy na to jakieś tam 200 zł w Polsce, dajmy na to trochę więcej, tak?
Łącznie z wysyłką ze Stanów, ciekawostka, bo wysyłka szła mi tylko 6 dni. W ogóle się zdziwiłem, ale świetnie załatwili sprawę, więc no nie wiem, no wydaje mi się, że zestaw jest całkiem niezły. No i tyle. Ja standardowo zapraszam Was, żebyście słuchali naszego podcastu, bezimienny podcast. I oczywiście zapraszam w sumie na za miesiąc. Nagramy kolejną część nowego Loot Crate DX, a w kolejnym miesiącu będzie Origins i tam będą rzeczy z Batmana, Supermana i Transformersów. Więc to tyle. Więc trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.